Dolny Śląsk z Wrocławską, przystanek Polanica-Zdrój. W centrum Polanicy, na trasie spacerowej Corso z panem burmistrzem, panem Jerzym Terleckim. O Polanicy, o tym, co w Polanicy można i o tym, co dzisiaj się rozpoczyna. Bo to dziś rozpoczyna się pierwsza edycja festiwalu Pejzaże Kulinarne Polanicy. I może od tego zacznijmy. Tak, rzeczywiście od dzisiaj praktycznie cały weekend będziemy spotykać się właśnie z pejzażami kulinarnymi i generalnie z czymś takim jak smaki Polanicy-Zdroju. Ten zabieg, to rozpoczęcie tego festiwalu, między innymi po to, by zachęcić do przybycia do Polanicy, bo na pewno warto. Kolejnej grupy turystów, turystyka kulinarna, to też coś, co bardzo dobrze się ma na całym świecie, a teraz i na Dolnym Śląsku. Rzeczywiście tak, podążamy nieco szlakiem Dolnego Śląska, który kreuje smaki Dolnego Śląska. Chcemy pokazać, że jest coś takiego jak smaki Polanicy, jak kulinaria polanickie. Chcemy też pokazać, że oprócz przyrody, oprócz pięknego parku zdrojowego, bycia renomowanym uzdrowiskiem, jest coś takiego właśnie jak wspaniałe miejsca, w których można również spróbować tej strawy zwykłej i poznać tą polanicką gastronomię. Polanicka gastronomia to między innymi produkty regionalne. Co możemy postawić na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o produkt regionalny tego regionu? Na pewno pstrąg kłodzki jest bardzo znanym. Na pewno wołowina sudecka, na pewno miody gryczane i myślę, że wiele, wiele innych produktów, mało odkrytych jeszcze na terenie powiatu kłodzkiego, ale rzeczywiście charakterystycznych, bogactwo lasów, bogactwo grzybów, bogactwo owoców leśnych, to tylko niewielka część z tego, co rzeczywiście tutaj w ramach kulinariów możemy przygotowywać i smakować. Kiedy już dobrze zjemy, a to wiemy na pewno, jak będziemy mogli spożytkować pozostały czas, nie tylko w ten weekend, ale też przez cały okres wakacyjny? No na pewno woda mineralna bardzo się przyda, bo dobrze działa na trawienie, na żołądek, to jedna rzecz, ale oczywiście turystyka ze wszech miar aktywna. Polanica Zdrój promuje zarówno trasy dla Nordic Walking, jak i trasy dla rowerów górskich, trasy spacerowe. Położenie miasta tak mocno centralnie w Kotlinie Kłodzkiej powoduje również, iż od nas jest naprawdę blisko do wszystkich innych uzdrowisk ziemi kłodzkiej, jak i oczywiście do pobliskiego Kłodzka, jest co robić przez dłuższy czas. W takim razie serdecznie zapraszamy, tak jak powiedzieliśmy, nie tylko teraz, nie tylko gdy pogoda sprzyja tak jak nam dzisiaj, bo słońce na pewno będzie nam towarzyszyło, ale przez cały okres wakacyjny, ale też i później. Należy pamiętać, że Polanica jest kurortem, w którym odnajdzie się każdy. Zdecydowanie tak, Polanica jest naprawdę piękna i atrakcyjna cztery pory roku. Ze mną pan Zbigniew Koźlik, szef kuchni wrocławskiego hotelu Park Plaza. Pan Zbigniew jest współautorem książki Pejzaże Kulinarne Polanicy. Książki, która tytułem odnosi się do wydarzeń z tego tygodnia. Tak, oczywiście. Jesteśmy na Dolnym Śląsku. Kuchnia Dolnośląska jest najlepszą kuchnią w Polsce na pewno, a za chwilę będzie najlepszą w Europie. Jest to kolejna książka mówiąca o tej wspaniałej kuchni. Jestem zaszczycony w ogóle, że biorę w tym udział z tutejszymi szefami kuchni, kucharzami, którzy są wspaniałymi ludźmi, którzy tworzą tą kuchnię, wygrzebują stare elementy tej kuchni i tworzą z tego naprawdę produkt znakomity moim zdaniem. W książce będą takie kilka rozdziałów, które będą mówiły nam, no część będzie tych dań moich, część będzie dań szefów kuchni tutaj z Polanicy, z różnych lokali. Część będzie dań ludzi, którzy tutaj mieszkają, więc kapitalne dania domowe, ale też będą dania kuchni czeskiej i będą dania takie powiedzmy ze starego zeszytu przedwojennego. Wszystkie są fajne, ciekawe i oparte o produkty pochodzące tutaj z tego regionu, więc moim zdaniem najzdrowsze i to powinniśmy jeść. Jesteśmy w końcu w zdroju, tak? Czyli odżywiamy się zdrowo. I o to chodzi. Koncepcja tej książki polega na tym, żebyśmy pokazali zdrową, dolnośląską kuchnię. Bo kuchnia to połowę, powiedzmy, to jest szef kuchni, kucharz, który pięknie zaprosi, sprzeda ten swój produkt, opowie o nim, a szefowie kuchni, kucharze stąd właśnie tacy są.
wspaniale nastawieni do Państwa. Zapraszam, warto odwiedzać Polanicę, bo jest naprawdę przesmaczna. Park Zdrojowy w Polanicy jest taką perełką w mieście, oczkiem w głowie i również i władz miejskich. Park Zdrojowy rozciąga się tutaj na powierzchni nieco ponad 13 hektarów, jest wpisany do rejestru zabytków, no i dość ładnie utrzymany. No, w ostatnich latach zostały tutaj wpompowane dzięki dotacjom unijnym olbrzymie kwoty, bo sięgają one ponad 30 milionów złotych, wynikiem których no, było tutaj powstanie wielu nowych obiektów, między innymi tego, przy którym, blisko którego stoimy, gdzie mieści się punkt informacji turystycznej, nowe fontanny, nasadzenia itd. Miejsce, które sprzyja mieszkańcom, ale też kuracjuszom i turystom, bo to oni są też niezwykle istotni w Polanicy. Oczywiście, dzięki niemu to miasto może funkcjonować, można powiedzieć, z tego żyjemy. Turyści, kuracjusze, wczasowicze odwiedzają nasze miasto regularnie. Mamy stałych klientów, którzy tutaj to nasze miasto traktują, prawda, z szczególnym sentymentem, także często takie opinie słyszę. Kiedy mówimy o kuracjuszach, na myśl przychodzi nam uzdrowisko. Polanica Zdrój jest uzdrowiskiem charakteryzującym się też bardzo dobrym powietrzem. Tak, oczywiście. No, Polanica jest uzdrowiskiem głównie o profilu kardiologicznym, a więc leczy się tutaj głównie schorzenia serca, układu krążenia, prawda? No, nie leczy się jeszcze złamanych serc, ale może w przyszłości, niedługo. No, przede wszystkim i ważnym dla uzdrowiska elementem jest zdrowe powietrze. Wyniki nasze, które są przecież ciągle przez nas śledzone, są dość dobre. Niemniej podejmowaliśmy już w ostatnim czasie bardzo intensywne działania w celu likwidacji tej niskiej emisji pyłów, a to zaowocowało tym, że mamy aktualnie zgłoszonych prawie 300 wniosków o wymianę pieców, które to wymiana będzie przez miasto częściowo finansowana. Znajdujemy się w tej chwili w zabytkowym Teatrze Zdrojowym. Został on wybudowany na początku XX wieku i w ostatnich latach wspaniale zrewitalizowany. Dzięki temu mogą odbywać się tutaj wydarzenia artystyczne na bardzo wysokim poziomie. Staramy się tak budować naszą ofertę, aby turyści, którzy przyjeżdżają do miasta po wspaniałym i efektywnym odpoczynku, mogli również przyjść wieczorem do teatru i zastaną tutaj ciekawą ofertę kulturalną. Oprócz wydarzeń artystycznych realizujemy również przedsięwzięcia sportowe i tak już w pierwszy weekend lipca zapraszamy wszystkich serdecznie na Puchar Polski Nordic Walking, impreza też cyklicznie odbywająca się już od lat w Polanicy. I później właściwie w każdym tygodniu, w każdy weekend można będzie w muszli koncertowej bądź w razie niepogody w Teatrze Zdrojowym usłyszeć jakiś koncert. Odbywa się również wakacyjny cykl koncertów organowych w kościele. Cóż jeszcze, festiwal Akibi Rubinsteina, czyli szachy w sierpniu. A już we wrześniu zapraszamy wszystkich serdecznie na dwa, przełom września i października, na dwa bardzo duże wydarzenia. Pierwszy to Tęcza Polska, czyli przegląd zespołów artystycznych, przede wszystkim zespołów ludowych. A na początku października duże bardzo wydarzenie, piąta już edycja festiwalu Cały Kazio, festiwalu inspirowanego twórczością Marii Czubaszek. Golf Spa, miejsce z niesamowitymi widokami i niesamowitymi możliwościami. W miejscowości Szczytna, w gminie Polanica Zdrój, z panią Agnieszką Lemańską, właścicielką obiektu. Tak, jesteśmy obiektem otwartym. Staramy się popularyzować dyscyplinę olimpijską golf od zeszłego roku, który powrócił do olimpiady. Jako zdrowy spacer, rekreacja ruchowa, pomysł na rodzinny sport. Proszę powiedzieć, jesteście Państwo dostępni tak naprawdę zawsze, ale zajęcia dla seniorów dostępne są kiedy? Zajęcia dla seniorów z Polanicy są prowadzone we wtorki i w czwartki od godziny 16 do 19. Typowe zajęcia w grupach związane z podstawową metodyką, jak trzymać kij, ale i etykiety, to co jest ważne tak naprawdę z tym sportem.
Jeśli jesteśmy osobą w innym wieku, nie jeszcze seniorem, to również możemy przybyć do Państwa, nie tylko będąc przy okazji gdzieś, by na chwilkę się zatrzymać, możemy się zatrzymać tutaj właśnie na dłużej. Tak, oferta nasza nawiązuje do rekreacji dla rodzin, dla wszystkich w każdym wieku i nigdy nie jest za późno, żeby rozpocząć tą dyscyplinę sportu. Mamy wykwalifikowanych instruktorów, którzy z przyjemnością i z otwartym sercem przyjmą do golfowej rodziny.